Hej, hej, cześć z tej strony do Centus, witam na moim świecie. Przyjechałem właśnie do roboty, będziemy budować sobie. Przyjechałem na rowerku, bo mogę, prawda? Teraz tak, ktoś mi pisał, że na 1.9 już w ten sposób rowerku nie zrobimy, bo powstaje taki troszkę inna część szkła. Nie jestem pewien, nie sprawdzałem, ale możecie zrobić taki rowerek. Taki bardziej smukły, kolażówka, nie? Okej, okay. Moi drodzy, dzisiaj się zajmiemy podwórkiem z tyłu, a później na końcu będziemy robić środek. Także teraz ten oto sposób może, ja tu troszkę na przyspieszeniu dorobię płotek do końca, o ile wy tego już nie zrobiliście wcześniej. No i okej, kiedy mamy już płotek, to moi drodzy, tak, pożyczymy sobie stąd rolkę myszy, klikam, to mam to i pożyczymy sobie to, żeby nie szukał w ekwipunku. I teraz tak, tutaj jest troszkę łyso, więc to i to wybiję, zostawię może tu jeden. I też tu jeden zostawię, o, żeby mniej więcej dać tu troszkę szczegółów i damy po prostu dużą trawkę. I popatrzcie, i już to jako tako wygląda. I teraz musimy to wydziobać, zamienimy to, tą trawkę na żwirek. Żwirek i muchomorek prawie, to też wybijemy. Puśćmy tu do końca i teraz tak, od rogu to zróbcie tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 5x5 taki kwadrat. On się wam powinien tutaj skończyć, tak jak jest ta ściana, jak już szybka, to powinna być trawa, nie? I 5x5, raz, dwa, trzy, cztery, uczymy się liczyć, 5. Dobra, 5x5. Mamy coś takiego. Tu będziemy drzewko robili. Takie drzewko jak w inspiracjach widzieliśmy. Ale najpierw tutaj sobie to nasze przejście skończymy. O, ten oto sposób. No proszę, jak ładnie. Teraz tak, będziemy robili tutaj drzewko. I to drzewko może zrobię ze świerkowych liści. Będę potrzebował może jakiś jeden pniaczek. I na pewno przyda się glowstone. Bo tutaj musi być troszkę to podświetlone. I teraz tak, może ten pniaczek damy gdzieś tu. Tak, glowstone dajmy może tu jeden. A jeden tu. I teraz tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, niech będzie dziesięć. I moi drodzy, naokoło tutaj próbujemy poniekąd coś wymodzić, o. Tutaj ma być przy podstawie takie rozrośnięte. O, tutaj może troszkę. Troszkę tu. I tak troszkę budujemy, tak powiem, randomowo na oko, aż dwa skróciłem, aż tu będzie dużo większe. O, jeszcze może będę tutaj, o. Tak. Tak. Tak, tutaj może już nie. Ha. Jeszcze skrócimy. Tak, żeby to jakiś taki fajny kształt miało. Może damy tak i może damy tu jeden. Tu, o. Już mi to nie wychodzi za bardzo. Tak, tak.
O, myślę, że jest ok. To może tu zabiorę, a dam tu. I dam tu jedno do góry. O. No, coś takiego. Miało być wyższe, ale, ale myślę, że taka choineczka będzie całkiem fajnie i spoko wyglądała. Teraz będziemy potrzebowali... może nie z piaskowca, ale zrobimy sobie taras. Ten taras to będzie, jak widzieliście, taki troszkę duży. Będziemy potrzebowali to i brzozowe. Brzozowy zrobimy z brzozowych drewienek. I teraz tak, jak się zaczyna okienko nasze, to robimy coś takiego. Raz, dwa, później dwa w tą stronę, schodki i znowu idziemy, tak? Tak, tak i tu będzie dość ciasno, ale postaramy się, o, do samego końca dojechać, coś w tym stylu. Z tej strony, tak samo jak tutaj się teraz zaczyna, też dwa, dwa w tą stronę, bo tu będzie zejście, tu będzie przejście i znowu raz, dwa. I teraz się zastanawiamy i tu dajmy 3 i tutaj sobie zakręcimy 2, 3. Patrzę, ile tego tarasu tutaj zrobimy. Zobaczmy. Raz, 2, 3 wystający. Czyli jak dotąd dojdziecie, wystający raz, 2, 3. I to wszystko wypełniamy sobie deseczkami. I ten tarasik tak nawet elegancko to będzie wyglądał. Zrobimy sobie tu jakiś parasol, jakieś leżaczki. Coś w tym stylu. Dobrze, niech będzie, niech będzie chyba. Teraz będziemy potrzebowali półpłytki tego samego naszego koloru brzozy, tak? Brzozowa półpłytka, ok. Wiecie co? I zróbcie sobie tak jak jest ta tutaj 2, 3 na 4. Taki jakby podeścig wychodzący na 4. O, coś takiego. Czyli tak jak stąd, prosto ma wychodzić, o, w ten oto sposób. I pomyślmy jeszcze, pomyślmy, bo myślę, że tak. Tu, tu jeszcze możemy dać trawkę. Nasze oświetlenie jeszcze zrobimy. Też musi być troszkę widno, nie? Musimy pamiętać o tym, że w nocy ma tu być widno, właśnie. I teraz tak, tu i myślę, że damy jeszcze gdzieś coś takiego. I. Czyli tutaj 3 trawki. No, ciągle myślę nad tym oświetleniem, nie? Czyli tu, tu i białe szkło. Ten oto sposób. Coś tu się nam zaczyna klarować. To podwóreczko. Teraz sobie zabierzemy troszkę śniegu. I śnieg musimy dać tak. Tutaj akurat, popatrzcie, wychodzi nam na środku taka płytka. Tutaj też nam wyjdzie tak. Tak. I myślę, że tutaj damy, czekajcie, zmienię czas. Dobra, dobra. I teraz tak. Pomyślmy, pomyślmy. Tu będziemy mieli ten sposób. Teraz tylko myślę. Dobra. Teraz zrobimy tak. Tu. Tu, czyli tak, równo z tym. Aj, sorry, a ja to śniegiem powinienem robić. O, tak, robimy tak, robimy tak i jeszcze czwarty zrobimy tutaj. Natomiast wiecie co? Teraz się tak zastanawiam, czy
Jeszcze by tego, o, po prostu nie. Tak. Musicie tutaj. Widzicie, o co chodzi mi? Chodzi mi o to, żeby ten taras kończył się równo z tymi płytkami. Czyli jeszcze tutaj dodałem o jeden, nie? Czyli w sumie ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Bo tutaj sobie zrobimy te kwiatuszki nasze. Kwiatuszki, nie? Będzie tak szło. Myślę, że ok będzie. No i co? I robimy tutaj tak, jak robiliśmy z przodu. Gdzieś tutaj odświetlimy. Kilka naszych liści dębowe, jakieś tam brzozowe i zobaczymy, co tutaj nam z tego wyjdzie. Tak, musimy dać tutaj, przypuśćmy, jeden, tu jeden, tu jeden, tu dwa. Tak, tak. Może tak. Coś w tym stylu. No i dobra, i jeszcze tutaj musimy dokończyć. Także sobie tak, bierzemy o, nasze liście i jedziemy tutaj równiutko z tym, z końcem domu. Tak o. No i co, damy tu jeszcze jakieś oświetlenie, między innymi o, może tu. I tu. Z jakiegoś tam specjalnego. Napinania się, o. No, ok, jest. Kolejnym elementem będzie basen, bo to dom z basenem, a basenu nie widać. Więc zrobimy basen. Najpierw, zanim zrobimy basen, to zróbcie sobie z pół płytek coś takiego. To jest właśnie, myślę, że dotąd tu zrobimy. A tu naokoło idziemy. Tak, tak. Myślę dotąd. A nawet i tak możemy pójść. I teraz się zastanawiam, bo tutaj musimy jeszcze zostawić jedną zieloną linię taką, więc ja zrobię coś takiego, że tu przedłużę to. Basen będzie o. Tu się kończył. Czyli może nie śnieg, ale coś takiego damy tu z kwarcu. Ok. Przydałoby się tutaj jakieś oświetlenie jeszcze rypnąć. Może tutaj damy, o, tu ładnie na środku będzie, ale nie tak, tak, i, pach, tak, a jeszcze damy, dobra, mamy to i to. Koniu, co ty tu robisz? To osioł, ale jestem, się znam na zwierzętach. Dobra, tutaj zrobimy jeszcze jedną linię. W ten oto sposób. Ok? Myślę, że ok. I wiecie co? I teraz będziemy dziobali basen. Dobra, tego trzeba tutaj wypchać, bo on mnie tutaj denerwuje. Proszę pana, proszę iść mi stąd. Przecież tu budowa idzie, no. Poszedł. Proszę nie przeszkadzać. Dobra, i teraz tak, moi drodzy, basen. Jak chcecie basen robić, tak róbcie. Zresztą nie jest za bardzo trudnego. Ja po prostu najpierw wydziobię tutaj. No, co za koleś. Tutaj wydziobię na dwa głębokości.
Wy też sobie możecie na dwa głębokości wydziobać. I teraz tak, tutaj na samym dnie ja będę robił basen na głębokości 3. I pytanie, co my możemy dać tam na dół? Możemy dać na przykład lazuryt, czyli coś takiego. Oczywiście, jeżeli na surwi grać, to nie dacie lazurytu, ale na przykład ja dawałem niebieską wełnę. To jest spoko. Jeżeli chcemy mieć taki odcień niebieskiego, nie? Dobra. Czyli tak, mamy tutaj niebieski kolor na dole. Może być zielony na przykład. Co kto lubi. I teraz tak, tutaj musimy to wypełnić sobie kwarcem. Że ja to robię i zaraz do was wracam. Oczywiście basen będzie podświetlony, także też zamontujemy oświetlenie. I teraz tak, co do oświetlenia. Ja to zrobię tak, wezmę glowstone, mam białe szkło, chociaż nawet mógłbym powiedzieć, że mogę wziąć zwykłe szkło. Dobra, zostawmy to białe. Ja jakoś tam nie jest to specjalne. Jak ktoś chce, to może sobie zwykłe dać. I tak, o, tutaj macie akurat na środku. O, możecie zrobić w ten sposób, żeby tej ziemi nie było widać. O, pach. Z drugiej strony to samo robimy. Czyli glowstone. Te śmieci wyrzucamy i tak. Tutaj sobie dwa odstępy zróbmy. I tutaj też. I to samo, nie? Kolejna lampa. Jak ktoś jest ogarnięty, potrafi zrobić na przykład z redstone'u podświetlenie, no to to jeszcze lepiej. Na jakiś przycisk bądź. Tu też dwa, żeby symetrycznie było, ja to zawsze tak liczę, a później patrzę, co tam zostaje, co tam można dorobić, nie? Też tak sobie zawsze róbcie. O, tu i tu to pozamieniamy. I szkiełko. I teraz tak, zostało nam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Czyli na cztery będzie symetrycznie, widzicie? O. Pach. Pach i pach. Dobra. Pach. Ok. I teraz zostało nam wlać wodę. Czyli odtąd. Dotąd będzie woda. Moi drodzy, ja to zrobię World Editem, żeby się po prostu nie pierniczyć z tym. Set 8 było? Tak jest. I mamy wodę w basenie. Jak ktoś nie wie, jak wylać wodę w basenie, to chyba przy willi z basenem pokazywałem w jakimś starszym filmie. Wylewałem, powinno to być. No i całkiem rzeźko to wygląda w tej chwili. Jeszcze możemy sobie zrobić parę rzeczy. Tu możemy zrobić, o, na przykład jakiegoś kwiatka. Ten oto sposób możemy zrobić jakieś siedzonko. Czekajcie, czas zmienię. Dobra, tutaj możemy sobie na środku, o, walnąć, kurczę, fajne modern krzesełko. Do tego myślę, że, o, wiecie, że ja lubię dużo dawać małych szczegółów. Jest, także damy sobie tu na samym, w tych samych rogach dajcie sobie, o, kwiatuszki. Ja zrobię to w ten sposób. No i patrzcie, tutaj już całkiem inaczej to wygląda, mi się podoba. I kolejną rzeczą to będziemy robić tak. Tak się zastanawiam, gdzie, może tutaj. Czyli dwa i dwa mamy do tego. Do końca tarasu i potrzebujemy tak, płotek.
Tak jest. I będziemy potrzebowali do tego kwarcową kolumnę. I zrobimy patentik raz, dwa. I kolumna raz, dwa, trzy. I na górze pach. Taki parasol zamknięty. Tak. Kwarcowe schody teraz. O, i idziemy naokoło. Raz, dwa, trzy, cztery. No, pięć, sześć, siedem, osiem. Elegancko. Do tego jeszcze krzesełka. Tu jedno, tu drugie, tu trzecie, żeby go to... Może ktoś wpaść, a tu może nie będziemy dawali. O. I. Coś tak... Nie. Coś takiego nie, może... Coś takiego bardziej chciałem zrobić. O. No i co? I możemy położyć na to na przykład jakieś... Tabliczki. Bam, kubki z dwa. No jak to dobrze wygląda, nie? Teraz, moi drodzy, weźmiemy sobie dywany. Gdzie te dywany były? Tu chyba były dywany. Weźmiemy sobie na przykład szary dywan. I jasno szary dywan. I właśnie tak się zastanawiam, chyba... Niedobrze, żebym ten glowstone wyrzucił. Glowstone, dobra. Weźmy, połóżmy tak, tu. Może tak. Dwa. Tu i tu glowstone. I tutaj ciemniejszy damy. O. Czyli leżą sobie ręczniki, pach, dwa kubeczki. No i luz. Spoko. Tutaj i tutaj, moi drodzy, też damy jakieś roślinki. Sadzonka akacji. Czemu by nie? Pach i pach. I macie z zewnątrz domek zrobiony. Moi drodzy, robię wcześniej z zewnątrz, bo ja widzę czasem, jak wy gdzieś robicie te domki. I powiem wam, że dom jest zrobiony, a ogródka nie ma. A to właśnie to, co naokoło jest, ten basen, te szczegóły to robią piękno tej całej budowli. No dobra, moi drodzy, na dzisiaj tyle. Jak się podoba, to udostępniajcie. Dzięki za wszystkie lajki, komentarze i widzimy się w kolejnej części. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa!